z reguły im dłużej trwa jakiś projekt, tym mamy z czasem mniejszą motywację, żeby ten projekt zakończyć. I to w biznesie potrafi być mega duży problem, no bo projekty, które realizujemy, czy usługi, które tworzymy, potrafią ciągnąć się miesiącami, no i po drodze łatwo stracić morale i zapał do tego, żeby te projekty, produkty dalej tworzyć. Więc w tym filmie pokażę Ci, co ja robię, żeby właśnie utrzymać motywację, zapał w takich dłuższych projektach, które ciągną się przez jakiś dłuższy okres czasu, są trudne, złożone i skomplikowane. I dla mnie ostatnio największym, takim najtrudniejszym projektem było napisanie i samodzielne wydanie książki. I to zajęło mi tak naprawdę cały zeszły rok, bo tę książkę zacząłem pisać w styczniu 2019, tak naprawdę dosłownie 2 stycznia, a skończyłem ją, czy wydaliśmy ją, ona była dostępna w sprzedaży tuż przed świętami Bożego Narodzenia, czyli pod koniec grudnia 2019. I no, moja motywacja w trakcie tego projektu była bardzo różna, tak? Od jakiejś pełnej ekscytacji, euforii do zmęczenia tematem, do naprawdę jakichś, powiedzmy, mniejszych lub większych kryzysów w trakcie jej realizacji, więc myślę, że to jest taki dobry przykład takiego projektu, który się ciągnie długimi miesiącami, no i ta nasza motywacja i zapał mogą być w trakcie tych miesięcy różne, więc pomyślałem, że o tej motywacji, o tym, jak dbać o to morale w trakcie takich długich projektów, mogę Ci powiedzieć właśnie na przykładzie tworzenia tej książki, no bo to jest taki dla mnie świeży temat, gdzie wydaje mi się, że mam kilka takich rzeczy, którymi mogę się podzielić, więc jeśli to Cię interesuje, to oglądaj dalej. I pierwsza rzecz, która wydaje mi się bardzo mi pomaga, żeby w ogóle ten projekt doprowadzić do końca, to to, że założyłem na samym początku, że kryzys i spadek morale na pewno się pojawi. Czyli powiedziałem sobie, jak już zaczynałem pisać tę książkę, to powiedziałem sobie: Jacek, to będzie hardkorowe, to będzie bardzo trudne napisać samodzielnie książkę, ją wydać, na pewno po drodze nieraz się wkurzysz i motywacja Ci spadnie, więc wydaje mi się, że w przypadku takich dużych projektów warto sobie trzeźwo powiedzieć i wiedzieć, z czym się, na co się porywamy, tak? I założyć, że ten kryzys się pojawi, niż później traktować to jako zaskoczenie czy jakaś taka niemiła niespodzianka. I takiego myślenia nauczyła mnie inna książka, którą przeczytałem jakiś czas temu, która nazywa się The Deep, której autorem jest Seth Godin. I Seth Godin mówi właśnie w tej książce o tym problemie, że jeśli są jakieś cele takie wartościowe, długie, złożone, które dają nam jakieś super korzyści, no to praktycznie zawsze musimy się nastawić, że pojawi się jakiś dołek, jakaś przeszkoda, jakaś ściana, którą napotkamy, którą musimy przeskoczyć. I to jest wręcz wpisane w definicję jakichś wartościowych celów, wyzwań, że ten dołek się tam pojawi i one by nie były takie wartościowe, jeśli nie byłoby tego dołka, no bo wtedy każdy mógłby ten cel zrealizować i ten cel przestałby być taki ekscytujący, prawda? Jeśli się nad tym zastanowić, no to faktycznie ma sens, że te cele, które nas emocjonują, które chcemy zrealizować, które dają jakieś super efekty, są takie fajne, bo nie wszyscy te cele osiągają i właśnie dlatego być może one są takie cenne i wartościowe, więc warto się nastawić na to, że to jest taki w pewnym sensie koszt tego osiągnięcia jakiegoś celu, czyli na przykład właśnie napisanie książki, zbudowanie, nie wiem, świetnej sylwetki, założenie wielkiej firmy, posiadanie trójki dzieci i tak dalej, no to to zawsze wiąże się z jakimiś trudnościami, problemami, dołkami, kryzysami, na które będziemy trafiali, ale no to właśnie sprawia, że te cele później na koniec dnia są takie wartościowe, jeśli uda nam się ten dołek, kryzysy pokonać i wyjść z tego, powiedzmy, taką suchą stopą, więc warto się nastawić na to, że w takich większych celach, w dużych projektach, tych, gdzie stawka jest wysoka, zawsze pojawi się jakiś kryzys i potraktować to jako taki niezbędny wręcz czynnik i się tym jakoś super nie martwić, że ten kryzys się pojawi, to trzeba po prostu wziąć na klatę. I przed decyzją o napisaniu książki ja poczytałem trochę wywiadów, innych książek o pisaniu tworzonych przez innych autorów i naprawdę no 90% z nich mówiło o tym, że pisanie książki to jest hardkorowy, trudny, wymagający i niewdzięczny projekt. I to byli w większości ludzie, którzy są, powiedzmy, Amerykanami, z autorami zagranicznymi, gdzie 90% tych autorów wydawało te książki z wydawnictwami, czyli oni mówili o samym procesie pisania tej książki, ewentualnie jakieś korekty, a ja jeszcze chciałem tą książkę sam zaprojektować, czy sam przy pomocy współpracowników, ale ja byłem za to odpowiedzialny, chciałem ją sam wydrukować, sam sprzedawać, stworzyć sklep do tego. Było bardzo dużo czynników, które musiałem też tutaj wziąć pod uwagę, więc no to dodatkowo zwiększało trudność tego wyzwania, więc od razu założyłem na początku, że okej, zrobię to, ale to naprawdę będzie bardzo trudne i będzie dużo kryzysów, jakichś wątpliwości. Wydaje mi się, że takie, powiedzmy, zahartowanie się na samym początku bardzo mi pomogło w tym, żeby
żeby później no, gdzieś tam zagryźć zęby, iść dalej, po prostu zrobić to, wiedziałem, że będzie ciężko. I też na samym początku warto sobie powiedzieć, czy postawić jakiś wyraźny powód, dla którego my w ogóle ten projekt, jakieś przedsięwzięcie mamy realizować. Czyli no, znaleźć nasze dlaczego. Dlaczego to robimy właśnie, jaki jest cel tego przedsięwzięcia. No bo później, kiedy zaczynamy to robić i robimy to przez miesiąc, drugi, trzeci rok i tak dalej, no to w takiej bieżącej pracy łatwo zapomnieć o tym, dlaczego to zrobiliśmy, jakie korzyści w tym widzieliśmy, jakie zalety i skupiać się tylko na tych wadach i tych problemach, które mamy tu i teraz. I na przykład, no wydaje mi się, że dobrym przykładem może być zakładanie firmy, tak? Czyli na przykład potrafimy zakładać firmę z takich powodów jak wolność, niezależność finansowa, możliwość samodzielnego wybierania projektów, które chcemy i tak dalej. I to są jakieś nasze takie wyraźne cele, które nas do tego motywują. Ale później jak tą firmę założymy, zaczynamy pracować, jest ciężko, coś nam nie wychodzi, gdzieś tam nie zarabiamy tyle, ile by chcemy i tak dalej, to potrafimy zapomnieć w ogóle po co to robimy i skąd te wyrzeczenia i wkurzać się, frustrować, a przypomnienie czy świadomość tego celu, powodu, dla którego robimy, potrafi nas znowu postawić do pionu i powiedzieć okej, teraz jest ciężko, ale wiem po co to robię, to ma sens po prostu, tak, że teraz nie jest przyjemnie, ale to jest koszt tego, że później w efekcie dostanę jakąś nagrodę, którą sobie na początku założyłem, więc też takie wybranie powodu, zanim zaczniemy jakiś duży projekt, zdecydowanie pomaga. Ja w tej książce też tak do tego podszedłem, że chciałem zawsze napisać książkę, to było takie moje marzenie, chciałem też się podzielić jakimiś metodami, technikami, narzędziami, przemyśleniami, które mi się uzbierały przez te ostatnie lata i umieścić je w tej książce i to zdecydowanie pomogło mi właśnie wytrwać w tym celu, bo zawsze kiedy było trudno, kiedy już miałem dość tego tematu tej książki, kiedy pojawiały się jakieś problemy, mówiłem sobie, okej, ale zgodziłeś się na to, wiesz po co, chcesz mieć tą książkę, teraz jest ciężko, ale za kilka miesięcy będziesz po prostu mieć w rękach książkę, która będzie wydana, która będzie na lata aktualna i tak dalej i to pozwalało mi po prostu zagryźć zęby i mimo tych problemów działać dalej bez tego takiego wyraźnego celu, powiedzenia sobie po co to robię, też byłoby mi dużo trudniej. A kiedy zaczynamy już działać, pracować nad tym naszym celem, to zdecydowanie najlepiej sprawdza się strategia małych kroków, czyli podzielenie tego naszego wielkiego wyzwania na takie małe, powiedzmy lekko strawne części, które po malutkich kroczkach, malutkimi etapami możemy realizować i posuwać się do przodu. I można powiedzieć wręcz, że skuteczność takiego podejścia jest naukowo udowodniona, bo widziałem na przykład badanie Harvard Business School, gdzie naukowcy zastanawiali się, co najbardziej motywuje ludzi, co sprawia, że ludzie właśnie wytrwają przy jakimś swoim celu i tam się okazało na podstawie jakiejś analizy dzienników, setek osób, tysięcy stron jakichś notatek, jakiejś dużej grupy badanych, gdzie ci naukowcy śledzili pracę ludzi, ich emocje w trakcie tej pracy i tak dalej. To było duże badanie, które trwało długi czas, to okazało się, że tych ludzi, takim najbardziej motywującym czynnikiem dla tych ludzi, którzy byli badani, było właśnie poczucie robienia postępów. Że zawsze ta motywacja, czy zapał do projektu, czy dobre morale w projekcie było związane z tym, że osoby czują postępy. A jeśli z kolei tych postępów brakowało poczucia tego, że posuwamy się do przodu, to wtedy zawsze było najniższe morale i najmniejsza motywacja do realizacji jakiegoś projektu. Dlatego właśnie te małe kroki są takie skuteczne, bo one pozwalają dają nam poczucie tego, że posuwamy się do przodu, że te kroki są na tyle małe, że możemy je odhaczyć, zrobić i widzieć chociaż mały, ale jednak postęp, jakiś progres, jest jakieś światełko w tunelu, takie poczucie, że zbliżamy się do końca. Ja też swoją książkę też zdecydowanie na początku zacząłem od określenia jej struktury, podzieliłem ją dosłownie na jakieś malutkie podrozdzieliki, jakieś malutkie fragmenty i pisząc, tworząc kolejne etapy tej książki, miałem poczucie, że okej, zostało mi jeszcze dużo do napisania, ale odhaczyłem jakimś jeden punkt na liście. Nie było tak, że jakiś jeden rozdział pisałem przez miesiąc i nie widziałem w ogóle postępów, bo to w pewnym momencie można byłoby powiedzieć, że no było mnie bardzo mogło zdemotywować. Przez to, że podzieliłem to na małe części, nawet no powiedzmy takie mikro, ale jednak czułem, że posuwam się do przodu, że robię jakieś efekty i wydaje mi się, że większość projektów, większość celów też da się rozpisać na jakieś małe elementy, na jakieś
małe kroki, które możemy pomalutku realizować i właśnie mieć to poczucie progresu, które z kolei przekłada się na jakąś większą motywację. Ważne jest też celebrowanie, czyli nie wystarczy, że określimy te małe kroki i zauważymy, okej, no to zrobiłem, spoko, idę dalej, tylko wręcz takie nastawienie się, że będziemy to celebrować, cieszyć się z tego, odhaczać, w jakimś sensie chwalić i tak dalej, bo to też jakby wewnętrznie pokazuje nam, że posuwamy się do przodu, że coś robimy. Ja sobie stawiałem też takie cele właśnie, szczególnie przy pisaniu książki związane z liczbą znaków, które tworzyłem, tak? Czyli każde 50 tysięcy znaków, później 100 tysięcy znaków, to dawałem sobie, że tak powiem, pozwolenie na to, żeby się tym dzielić, o tym opowiadać, mówić, że już mam tyle, że zrobiłem kolejny kamień milowy, że jest progres, że rośnie i to mnie samego tak napędzało, nie tylko przez to, że sam na swoim komputerze patrzyłem ok, tylko jakby dzieliłem się tym, miałem takie małe powody do świętowania, świętowałem powiedzmy pół książki, które miałem już napisane i tak dalej i to dawało mi jakieś no właśnie taką motywację, energię, poczucie tego, że nagroda jest nie tylko na samym końcu, kiedy ta książka wreszcie będzie wydrukowana, ale po drodze te takie momenty skończonej korekty, skończonego projektu graficznego, skończonego landing page'a i tak dalej, to też były takie właśnie małe elementy, z których się cieszyłem, z których byłem dumny, miałem wrażenie, że zrobiliśmy coś fajnego, dosłownie, że nawet jeśli bym tej książki wreszcie ostatecznie nie wydał, no to miałem poczucie, że i tak zrobiłem jakiś ten duży fragment realizacji tej książki i brak wydania tej książki nie byłby całkowitą porażką, no bo na przykład napisałem x znaków albo no jakby osiągnęliśmy jakiś tam etap, który i tak już był fajny, tak? Także warto celebrować, nastawić się na jakieś mniejsze sukcesy, nie czekać z tym takim, z taką radością i jakby zadowoleniem siebie samego na sam koniec tego projektu, tylko nauczyć się po drodze też cieszyć tym, co udaje nam się po drodze osiągnąć. I te postępy i małe kroki warto jakoś wizualnie sobie śledzić, dosłownie wywiesić sobie gdzieś tam na ścianie kartkę z tym naszym celem albo zrobić gdzieś jakiś licznik, gdzie będziemy odmierzali, jak posuwamy się do tego celu, czy cokolwiek to by było, czy byłoby to liczba fanów na Instagramie, przychody w miesiącu, liczba znaków napisanych w książce i tak dalej. Zrobić sobie jakiś taki scoreboard, jak to mówią, czy jakąś inną taką wizualną reprezentację tego z jednej strony celu, do którego dążymy, a po drugie postępów, które robimy, żeby to nie było tylko w naszej głowie, ale żeby gdzieś dosłownie w naszym biurku, na pulpicie, czy gdziekolwiek indziej wizualizować sobie te postępy. Wiecie, tak jak w grach komputerowych, czy w programach mamy pasek ładowania, żeby to co chwilę widzieć i co chwilę poprawiać, kontrolować, bo to właśnie przekłada się na te motywacje i zdecydowanie warto też jakby nastawić się na taką bieżącą weryfikację, sprawdzanie, trzymanie ręki na pulsie, a nie tylko kontrolowanie tych postępów powiedzmy raz na miesiąc. Mi pomagało pisanie, w trakcie pisania książki pomagało mi pisanie dziennika, bo codziennie, albo powiedzmy co dwa dni robiłem sobie takie krótkie podsumowanie tego, jak mi idzie, jak mi poszło, jakie są problemy, co można zrobić lepiej i tak dalej. Takie krótkie spotkanie z samym sobą, powiedzmy 3-5-minutowe dosłownie, gdzie sobie notowałem jakieś takie swoje przemyślenia i to mi pozwalało się trzymać w takim dobrym rytmie, w takim trzymać rękę na pulsie, mieć taką kontrolę nad tym, co robię, szybko zauważyć jakieś ewentualne problemy, ale też no widzieć namacalnie, że codziennie wręcz były jakieś postępy, posuwała się praca do przodu i to znacznie łatwiej też, dzięki temu znacznie łatwiej jest to utrzymać motywację, mieć większy zapał do tego, co robimy. No i mimo tych wszystkich trudności, mimo wszystkich problemów, książka powstała, nazywa się Metoda Tęczówki, dotyczy właśnie między innymi tematu organizacji pracy, tego jak lepiej zaplanować i realizować różne cele, które przed sobą stawiamy, jak właśnie na przykład napisanie książki. Jeśli ten temat Cię interesuje, masz ochotę na więcej narzędzi, sposobów i pomysłów na to, jak dostosować te narzędzia do siebie, no to ta książka myślę będzie dla Ciebie. Wejdź na metodatęczówki.pl. Tak jak mówiłem, pisałem ją cały rok, włożyłem w nią masę serducha i jestem z niej naprawdę dumny. Zbiera dobre recenzje, więc myślę, że to jest coś, co może Ci się spodobać. Wejdź i oceń sam. A jeśli zainteresował Cię temat prowadzenia dziennika i tego, jak prowadzenie dziennika może pomóc Ci utrzymać motywację i rękę na pulsie w długich projektach, to zrobiłem cały duży film, gdzie dzielę się szczegółami mojej metody. Tutaj gdzieś na karcie pojawi się link do tego filmu i tam mówię właśnie, jak możesz ten dziennik prowadzić, co w nim zapisywać, kiedy to robić i tak dalej. I warto to zobaczyć, bo to jest taka prosta, szybka i bardzo tania metoda na to, żeby utrzymać motywację właśnie w takich dużych projektach. I ja to przetestowałem i na moim przykładzie wiem, że ta metoda, czyli prowadzenie dziennika działa i zobacz, czy to jest też coś dla Ciebie.
Tutaj za chwilę wyświetli się link do tego filmu, a ode mnie dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Ci trochę chociaż pomogłem i te Twoje duże, ciężkie, trudne projekty uda Ci się też zrealizować. Trzymaj się, do zobaczenia.